Hej, sestry Yanga z PiS19, witam was kolejny w imię z Wiedźmaka 3, dziki zgony na kanale. I my jesteśmy tuż przed emisją poboczną z Triss, moi drodzy. I ja sobie tam przebiegnę. Tak, już sobie zmieniłem ciuszki, jak wiecie. Ciuszki stare są tutaj, tu są nowe ciuszki. Najgorsze jest to, że stricte z ciuszków takich jak te, to tam wiadomo. Trzeba kupić trochę hajsu, traciliśmy, bo chciałem zobaczyć wszystkie możliwe ciuszki i potem je sobie poprzymierzać, bo nie mogłem zobaczyć, jak to by na mnie wyglądało. Nie widziałem takiej opcji zresztą. No i co powoduje, że po prostu trochę straciłem. Ale tam wiecie. Para pa pa pa. Ja też. Odpowiadając na tekst typa z drogi. Tak, jeżeli chodzi o filmy, to ostatnio one pojawiają się tak w kurwa w kratkę. Proszę was bardzo, że tak w kratkę, ale problemem tych... No spierdale. Dalej mówiąc, że wchodzą tak w kratkę po prostu... Albo nie mam czasu nagrać filmu ostatnio, albo po prostu zapominam niektórych rzeczy, bo na przykład zapomniałem ostatnio ustawić... Film się wrzucił na YouTube'a, ale zapomniałem ustawić godziny tego, publikacji. I tak wisiał po prostu. No, no, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? No szkurwa zajebie tego psa! Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym, Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Ja z tymi mieczami na pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. Pięknie. Miałem jeszcze ściągnąć właśnie, ale... Nie byłam za miastem. Ale jak on mógł z tą chudą lafiryndą? No nie, płacz już. Ej, pijanko, nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka, nie znam pana. Nie wygłupię się, Vivianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. Obraził mnie, kurwa. No dalej. Dobra. Ulala. Czekaj. Dobra, zapomniałem, jak się robiło poprawne ataki. Yeah.
się kurwa próbuje jakoś, nie wiem. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. No. Dobra, idziemy. W ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągwi. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Okej. To jest sidequestik. Chodźmy do sidequesta. Czas inwestować. Krupier. O, proszę, następny chętny. Prosimy. Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole. Tam ktoś moonwalka odpierdala w tle. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Tak, Vinci. Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Okej. Okay. Zagrajmy w grę. O, dobra. Co ja tu mogę odrzucić? Odrzućmy Siegfrieda i Zoltana. Dobra, mamy Wes. To zaczyna, ja zaczynam. Dobra, to niech będzie Wes na dzień dobry. Pomogłem odrzucić też. Teraz tak, rzućmy tą kartę. No kurwa, z jednego okna przeszła na drugie. Kurwa, czekajcie, mówię teraz, zaraz do was przyjdę. W sensie zaraz, cały czas będę na mikrofonie, bo będę mówił głośniej. Po prostu ja tą sukę nie zabiję. W sposób taki, że po prostu nie wyrobię tej kurwa szczekania na wieczór, ale zawsze, to jest zawsze w tym momencie, kiedy ja jestem wieczorem zajęty. Zawsze. Nie ma dnia, kiedy to kurestwo małe nie będzie szczekać. Nie małe, no kurwa, szarek niemiecki, ale szczeka kurwa jak nie pojęta. Okej. Druga artyleria. Okej, rzuciłeś teraz kartę. To ja bym prosił rzucenie teraz tego. Rzucisz kolejną kartę. I pas. Okej, masz 7 kart. Pewnie masz jakichś szpiegów, mi się wydaje. Dobra, pyk. Osiem, znaczy tu jest 16 wtedy. Trzaskający mróz, okej, okay, niech będzie. I tak mam przewagę przez to. Okej, okay, w takim razie rzucamy. 2 to jest 5 do 10. On by musiał rzucić więcej. Ja nie chcę tracić. Dobra, rzućmy tego.
rzućmy to. Dziewięć. Rzuci jedną kartę, dostanie jedynkę albo dwójkę, to i tak nie wygra, chyba że rzuci coś tutaj. Dobra, rzućmy to. No właśnie, najgorsze jest to, że teraz rzuciłem kartę. Dobra, pas, wygrałem tę rundę. Zostałem, powinien dostać kartę. O! Dobra. Ja pierdolę. Przegrałem. Przegrałem. Teraz przegrałem przez to. No, to teraz trzeba się odkuć. Najpierw zmierzy... Stać go na prze... Jeszcze raz. Gramy. Pierdolę, dostałem takie dwie chujowe karty. Dobra, to jest spoko, Distra jest spoko, tą wymienimy na tego, zajebiście. Deathmolda wymienimy na manekina, zajebiście, mam jeszcze Rosha. Okej, w takim razie już mam dobre karty. Okej, dobra, Distra, dzień dobry. Okej, Ramecji ten, dobra. Pierwsze co, to pana se ściągamy tym. Chyba, że nie mam drugiego tego. No dobra, 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 dobra. Dodajmy sobie karty. Mam jeszcze jeden, zajebiście. Sobie dodamy karty przez to. Ściągasz? Też to zrobię. Rzucisz jeszcze raz mi. Już nie mam jak go ściągnąć, więc ja sobie spasuję. Mamy po 12 kart, żeby było śmieszni. Dobra, rzucaj. Spasowałeś. Dobra, to ja rzucę sobie Keirę. I spasuję. To spowoduje, że będę miał 12 kart. Będziemy grali na całego. Będzie kolejny ten? Nie. Sabrina Glewisik. Co on zrobił, to nie wiem, co to robi za karta. Pokaż, co to robi, co to robi, co to robi, co to robi. I obejrzeć losowe karty z ręki przeciwnika. Aha, okej. Okay. Dobra, to w takim razie tak. Rosh. Możesz rzucić mi pewnie szpiega, rzucisz. Tak. I dwie karty dla siebie. Okej. Okay. To tak, weźmy tym klasyczkiem. Letus gulety. Okej. Okay. Artyleria raz. A mu teraz karty siadły. Gorzej ze mną jest teraz. Pyk. Pożoga, najlepsza karta. Dajmy dalej. Dalej artyleria. 29, 7 kart do 9. Znowu pożoga. No pojebało cię, kurwa, szmato pierdolona. Czy jak teraz tego nie wygram, to ja nie będę grał więcej. Nie chcę tracić całego filmu na to.
teraz pytanie. Rzucimy se trzaskający mróz. ...28-18. Też rzucił trzaskający mróz. 5 kart mają 4. Czyli mam tak naprawdę 3. Wszystko jest do mele. Będę musiał rzucić tutaj tego. Czyli tam będziesz coś chyba miał też. 23 do 20. Nie ma chuja. 24. Sobie to podwaja. No właśnie. Poddajemy gierkę. Najpierw stać go na przy... Nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Nie mam kart na to. Nie lubi pan wygrywać? Nie będę tracił nie wiadomo ile czasu na... Greg, nie widziałeś Dergofa przed chwilą? O, przepraszam. Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Nic nie szkodzi. Chris, chodź tu. Zioła poszła. No? Jest tu generał. Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa... Jak nikomu innemu. Owcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć, czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem. Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości. Na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Geralt! Dobra. Okay, Alberta, Wegelsbuda. Zdrowia znowu tej dziewki ratował! Ach, starzeje się. Ja nie jestem byle kto! Znowu się na tym spóźnił. Matko, co za potworzysko? A wiesz, na zamurzu jest pralnia. Albert Wegelbud? A wygląda ci na żałosnego bufona i mami synka? Hmm. O bogowie. Pamiętacie
Pamiętasz Duke'a Mormonta? Okej, pantery. A dlaczego te miecze nie przy pasie tyczają? Kurwa, mając takie standardowe teksty, bo mieczy nie mam, a on się pyta o moje miecz, daj mu mulkę na pierdala. Słucham, skarbie. Albert Wegelbut? Dla ciebie, słoneczko, to mogę być nawet Adolf Valentino. Najebany, to do domu. Wiesz, że macie tam, na ostatku, tu na lewo. Duszno, duszno. Wiem, że zabrzmi ten chmiel, ale nie ma lepszych psów. I co, i co? Znów się obiad spóźnił. Tak? Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest... Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. No dobra, no to poczekajmy w ogrodzie. Biegniemy. Ten gwint trochę mi zebrał czasu, niestety. Znaczy, gwint jest spoko, dopóki nie muszę faktycznie się streszyć z czasem, nie? I tak dalej. Może usiądziemy tutaj. Nie słyszałem jej, też nie widziałem, ja słyszałem. Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, o Morice. Co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. Wygląda mi na takiego. Tak? A mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. No, czyli go przeruchałaś. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Ktoś idzie. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Plała się. Chodźmy stąd.
Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Triss, czekaj. Za najebaną Triss pobiegniemy na następnym odcinku, moi drodzy, więc ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć! Do widzenia.